Witam Państwa serdecznie. Moimi Państwa gościem jest dziś wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów Katarzyna Staszka-Stasiak. Witam Ciebie. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich i Ciebie. W Radiu Olsztyn bywałaś już, więc nie jest to miejsce obce. Tak, bo jest tutaj bardzo miło i sympatycznie i lubię do Was wracać. To w takim razie chciałabym nawiązać do tego, ponieważ przeglądałam ostatnio Twojego bloga. I tak pięknie opisywałaś o tym, jak to jest fajnie skończyć 30 lat. Wszyscy się tego boją, a naprawdę nie jest strasznie. No właśnie, wszyscy się tego boją. Wszystkie moje koleżanki zawsze przestraszone. Jak to, jejku, trójka z przodu. Ale tak naprawdę ja wyznaję zasadę, że człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. A ja się czuję na dużo mniej, więc z łatwością jest mi przyznać, że tyle mam lat, ile mam. To w takim razie, skoro będziemy rozmawiać o Twojej twórczości, to musimy sięgnąć do takich początków. Czy to tak jak w wielu przypadkach, przedszkole, konkursy, festiwale, przeglądy piosenki? Wiesz co, mnie już ciągnęło do muzyki od najmłodszych lat. Ja zawsze uwielbiałam występować, zawsze uwielbiałam śpiewać, mówić wiersze. W przedszkolu pierwsza rwałam się do wszystkich wszelakich przedstawień, także myślę, że ja się po prostu z tym urodziłam. I gdzieś tam już jak większa świadomość, prawda, przybywała do mojej głowy, i kiedy już gdzieś tam wyznaczały się te cele i pojawiały się pierwsze marzenia, to oczywiście na mojej liście było to, żeby zostać piosenkarką, zostać, jak to się mówi, gwiazdą, chociaż teraz też już inaczej na to patrzę. Ale tak, rzeczywiście, no muzyka towarzyszy mi od najmłodszych lat. Odkąd zaczęłam grać na pianinie od mojego dziadka, to później poszłam do szkoły muzycznej, jednej, drugiej i tak po prostu ta muzyka jest. Mówisz właśnie o tej muzyce, powiedz, co to była za muzyka? Jaka muzyka cię inspirowała? Czego lubiłaś słuchać właśnie w tych nastoletnich latach, może jeszcze wcześniej troszkę? Ja tak naprawdę to słuchałam bardzo różnej muzyki i to też będziecie mogli zobaczyć na mojej płycie, która już niedługo, że tych inspiracji było naprawdę bardzo wiele. Ja generalnie lubię po prostu piosenki z ładnymi melodiami, nieprzekombinowane, ładnie zagrane, z fajnymi tekstami, ale tak naprawdę słuchałam też takich zwykłych przebojów po prostu z MTV, z Vivy, nagrywałam sobie te czasy, ale jeżeli miałabym tak wymieniać, to jeżeli chodzi na przykład o polskie zespoły, to bardzo byłam fanką zespołu Hej. Nawet na plecaku sobie Hej pisałam w podstawówce. Ale też lubiłam No Doubt. Lubiłam takie mocniejsze rockowe chyba granie w tamtych latach. Też taka trochę czasami byłam zbuntowana. Ale przechodziłam różne etapy, bo i takie rockowe, i potem takie hipisowskie trochę. I The Doors nawet się wkręciłam. Ale i Skanka Nancy na przykład. Także naprawdę mocne granie. Ale z reguły to tak sobie lubiłam śpiewywać po prostu popularne, fajne, ładne piosenki. Ale oprócz samego śpiewu, przecież instrumenty były w twoim życiu. Mówisz o pianinie, ale była także gitara. Gitarka to była wtedy, kiedy już zaczęły się jakieś pierwsze wyjazdy na biwaki, na tego typu szkolne jakieś takie wypady. I stwierdziłam, że no wiadomo, że śpiewa się fajnie, ale jeszcze super by było podegrać. Pianina ze sobą nie zabiorę, więc muszę coś wymyśleć. I wykombinowałam, że będzie to gitara. I jestem samoukiem i nie jestem super gitarzystką, ale potrafię zagrać sobie tak ogniskowo, zaakompaniować, nie wiem, skomponować coś nawet na tej gitarze, także na pewno się to przydało mi. Zazwyczaj dzieci, młodzież, którzy mają jednocześnie na przykład naukę w szkole podstawowej, w liceum, jednocześnie są w szkole muzycznej, to tak się wydaje, że mają trudno. Tobie było trudno godzić te wszystkie obowiązki? Jedyna trudność to była taka wtedy, kiedy, nie wiem, moi rówieśnicy robili fikołki na trzepaku, a ja na przykład musiałam siedzieć w szkole albo ćwiczyć na przykład na pianinie, co pamiętam, że wtedy nie za bardzo dobrze wspominałam, bo jak tak się wychylałam i widziałam koleżanki grające w gumę, a ja musiałam przecież się przygotować na lekcję, to była ta trudność. Ale szczerze mówiąc, jest to do przyzwyczajenia i to też jest chyba fajne, bo jeśli od dziecka ma się dużo obowiązków, to potem łatwiej jest sobie poradzić ze wszystkimi innymi sytuacjami, które się zdarzają. I szczerze mówiąc, ja miałam taką przerwę w 8 klasie, bo w 7 klasie skończyłam pierwszy stopień, potem miałam przerwę i dopiero od liceum poszłam do 2 stopnia. To pamiętam wtedy, że nie wiedziałam, co zrobić z czasem i zapisywałam się i na siatkówkę, i na koszykówkę, i na kółko teatralne, żeby tylko cały czas coś robić. Także no, moim zdaniem jest to dobre. Kasiu, a powiedz, jak na ciebie działa muzyka w ogóle? Czym ona jest w twoim życiu? Może to jest takie pytanie ogólne, ale wydaje mi się, że ważne, bo jest ta muzyka z tobą, mówisz od zawsze i ona w tych trudnych i w tych lepszych chwilach, jak to jest? Jest bardzo ważna, to na pewno. Ja jestem taką wrażliwą osobą i muzyka ma na mnie naprawdę poważny wpływ. Wzrusza mnie, ale też daje mi takiego kopa do działania, chociaż powiem wam szczerze, że ostatnio za dużo muzyki nie słuchałam, bo kiedy pracowaliśmy nad płytą, a już ta praca się skończyła, to byłam tak bardzo, jak to się mówi, zafiksowana na te swoje rzeczy, że zupełnie
innych jakichś artystów czy nowości nie słuchałam, ale rzeczywiście muzyka jest dla mnie bardzo ważna, bo wiem, że też poprzez muzykę mogę realizować jakby taką swoją w cudzysłowie misję, bo wiem, że muzyka ma przecież właśnie powodować różne emocje u ludzi, prawda? I wzruszać, i cieszyć, i bawić. I ja ogólnie bardzo lubię ludzi i bardzo lubię przesyłać taką pozytywną energię i nie wiem, zarażać optymizmem, uśmiechem. I też znalazłam w sobie, mi się wydaje, taki sposób, że to jest właśnie poprzez muzykę. Mhm. To, że ja pojadę na koncert, zaśpiewam swoją piosenkę, która ma taką, a nie inną treść, raczej zrozumiałą dla wszystkich, bo nie jestem poetką, nie piszę zawiłych tekstów, ale jakby to jest jakby coś, co powoduje mi realizować jak coś takiego ważniejszego przy spotkaniach z ludźmi. Ale wrażliwa jestem bardzo. No, na przykład pamiętam, nie wiem, gdzieś tam pojechałam do jakiegoś kościoła, pamiętam w Oliwie, gdzie były przepiękne organy, bo ja bardzo dużo miałam wspólnego z muzyką klasyczną, też poważną, przez to, że studiowałam muzykologię i tak dalej. To naprawdę, ja potrafię płakać od razu, naprawdę. Na muzykę jestem bardzo wrażliwa. I cierki się robią na rękach i tak dalej, całe ciało zelektryzowane. No właśnie, wspomniałaś o tych studiach w Poznaniu. Ty jesteś magistrem muzykologii dokładnie. Tak. To prawda. Czego uczy taki kierunek? Poznałam po prostu całą historię muzyki od starożytności do współczesności. Od tej strony teoretycznej. Od tej strony teoretycznej, historycznej. Było to bardzo ciekawe. Aczkolwiek studia to chyba mi się najbardziej kojarzą jednak z tym chórem akademickim, z którym śpiewałam, bo tam najwięcej swojego serca włożyłam. Oczywiście studia też mi się podobały, bo to, czego się uczyłam, było ciekawe. Pracę magisterską też tak ambitnie podeszłam do tematu, że nie powielałam różnych innych, tylko właśnie, a propos, mówiłyśmy coś o zespole cygańskim, to między innymi właśnie napisałam pracę o muzyce romskiej w Polsce, tradycje, a wymogi współczesności, o, jeszcze pamiętam. I też między innymi opisywałam zespół Hitano z Olsztyna. A ja jeszcze się cofnę do tego chóru, bo tam były wyjazdy zagraniczne, tak? Koncerty, tak. Które gdzieś tam uczą, mierzą. To jest świetna mierzą, sprawa, ja polecam wszystkim, jak ktoś tylko lubi śpiewać, to od razu na studiach niech zapisuje się do chóru, bo nie dość, że można z fajnymi ludźmi poprzebywać i też jak się śpiewa wszyscy, każdy obok siebie, to też się taka fajna energia wydziela, a jeszcze to zależy gdzieś tam, jaki chór, jak działa, czy prężnie, czy nie prężnie, można po świecie sobie pojeździć. No ja pamiętam, moja przygoda życia to były Chiny. 3 tygodnie w Chinach, Hongkong, Tajwan, Szanghaj, naprawdę niesamowita, egzotyczna wyprawa do innego świata. Mówisz o Hitano. Jak to się w ogóle wydarzyło, że trafiłaś do tego zespołu? To była śmieszna historia, bo w tym zespole śpiewała koleżanka nasza wspólna, może ją pozdrowię, Kinga Cąpa, która po prostu kiedyś zaciągnęła mnie na próbę tego zespołu. I ówczesna szefowa tego zespołu, kiedy mnie zobaczyła, zapytała się po prostu, czy umiem śpiewać. No ja mówię, no umiem. No to naucz się jakieś piosenki i przyjdź i zobaczymy. Nauczyłam się, zaśpiewałam. Pamiętam, to wtedy było Chajorie, Siukarie. Zaśpiewałam i oni, no dobra, to nie farbuj włosów, miej naturalne swoje, bo jeszcze mam brązowe, ciemne i dawaj do nas, do zespołu. I to były nasze takie pierwsze, moje pierwsze wyjazdy w ogóle z zespołem, śpiewanie na scenie, gdzieś tam podróżowanie. A sam repertuar, muzyka romska, czułaś ją? Czułam. Właśnie ja nie wiem, skąd to się bierze, ale powiem wam szczerze, temperamentu. Że być może, ale na przykład moja mama coś ma takiego w sobie, że jak tylko usłyszy taką romską muzykę, od razu jakąś ścierę z kuchni bierze i wymachuje. I bardzo lubi. I gdzieś tam może od młodszych lat, kiedy na jakichś domowych, rodzinnych imprezach rodzice puszczali na przykład tego typu muzykę. Gdzieś tam ja się z nią zaznajomiłam i potem jakby wejście w to było dla mnie takie bardzo naturalne. Ale ja lubię też zresztą przygody, a to było takie inne, egzotyczne. I wspomniałaś właśnie o tym kontakcie, o scenie, o tym kontakcie z publicznością, o tym obyciu, że to było niezwykle ważne i właśnie teraz o ten kontakt już jako artystkę solową chcę ciebie zapytać. Co czujesz, jak tak wychodzisz na scenę? Na samym początku zawsze mam tremę. Ale tak, jeżeli to jest taki występ, koncert po prostu dla publiczności, no to jest taka pozytywna trema. Gorzej jak gdzieś tam jest występ jakiś telewizyjny, no to wtedy się tam o jeszcze inne rzeczy martwię. Ale tak naprawdę spotkania z ludźmi i koncerty to jest dla mnie najważniejsze przy tym wszystkim, co robię, bo oczywiście komponowanie, pisanie piosenek, nagrywanie, no i czekam z utęsknieniem na tę płytę. Kto
która już 2 września się ukaże. Ale jednak no, po to się to wszystko robi, żeby się właśnie spotykać z ludźmi na koncertach. To jest dla mnie niesamowite. I to, że ja jeszcze nie wydałam płyty, a już mam swój fan klub, który gdzieś tam jeździ za mną, na przykład dziewczyny jadą przez całą Polskę, żeby, no to nie daje tak niesamowity power. Jeżeli widzisz, że masz właśnie odbiorców, którzy przychodzą na ciebie. I często jest tak, że ludzie na przykład na koncertach takich w lato plenerowych, często są ludzie przypadkowi. I to jest fajne, kiedy właśnie widzisz, że przychodzą, nawet jak cię nie znają, to słuchają, ale potem się bawią, cieszą, jeszcze podejdą po koncercie, pogratulują, zapytają, kiedy płyta, zrobią sobie zdjęcie. I to jest właśnie taki fajny moment, kiedy wiesz, że kurczę, to co robisz ma sens. Bo ty jednak nie robisz tego dla siebie. No są tacy artyści niszowi, którzy, nie wiem, wychodzą na scenę, spuszczają głowę w dół i mają jakiś performance, ale ja jednak, ja muszę mieć ten kontakt z ludźmi. Ja lubię bardzo dużo w ogóle do ludzi gadam na koncertach. Też chcę im coś przekazać, nie tylko zaśpiewać. Śpiewałaś właśnie w Hitano, także w chórkach u artystów. Miałaś zawsze takie poczucie, że kiedy nadejdzie ten moment, kiedy sama stanę i ja tutaj przejmę pałeczkę i ja będę tutaj dyrygentem? Zawsze nie, ale powiem szczerze, już tak od roku, od 2 lat, kiedy zaczęliśmy tak już działać z tymi moimi solowymi rzeczami, ale tak na początku lokalnie, to rzeczywiście już takie pojawiało się uczucie, że dobra, stoję tu, jestem jeszcze w chórku, ale przecież zaraz wyjdę na pierwszy plan, jak to będzie, i już oczywiście miliard myśli się pojawiało, bo wcześniej, szczerze mówiąc, niektórzy się pytają, a co ty tak późno zaczęłaś, bo niektórzy od najmłodszych lat od razu działają solowo, ale moja droga była taka i tak widocznie musiało być. Ja bardzo się cieszę, że tak to wyglądało, że śpiewałam z różnymi artystami, bo jednak nabrałam doświadczenia, jakiejś pewności siebie, też dużo różnych znajomości, które gdzieś tam potem na pewno w moich sprawach też pomogły. Także no taka była droga i ja sobie bardzo cenię to. Masz na swoim koncie już wiele piosenek. Tych piosenek możemy słuchać między innymi na liście przebojów już od wielu miesięcy Radia Olsztyn, Raga Top, Na skraj świata, Zegar pełna miłości, Czy chcę kochać. No właśnie, ta twoja droga solowa. A powiedz, jak się odnajdujesz w tym całym świecie, bo to jest taki dosyć trudny świat show biznesu. Teraz tylu ludzi robi karierę. Jakieś obawy są w tobie, czy patrzysz pełna nadziei na to wszystko? Ja generalnie jestem taką osobą pozytywnie i optymistycznie nastawioną do życia, ale też jestem tylko człowiekiem i czasami gdzieś tam mam jakieś chwile słabości. Rzeczywiście to nie jest taki łatwy orzech do zgryzienia. Niektórzy sobie myślą, że ale masz fajnie, wyjdziesz, pośpiewasz, super. Ale jednak no, tak bardzo dużo ludzi chce jakby zaistnieć na rynku muzycznym, czego mamy dowody w tych wszystkich programach, prawda, które są w internecie, że żeby się przebić i żeby gdzieś tam zostać i zostać zapamiętanym i gdzieś tam w miarę rozpoznawalnym, grać dużo koncertów, to jest naprawdę ciężka praca i trzeba być wytrwałym, ale ja mam właśnie takie mam motto, że tak powiem, ktoś już to kiedyś powiedział, że można wątpić, ale nigdy nie można się poddać, więc tak sobie działam i zobaczymy, co będzie dalej. A może, Kasiu, jeszcze jest coś takiego, że jak to naprawdę jest szczere i głębokie, no to przetrwa. No, ja mam taką nadzieję, no bo jednak jest to prawdziwe, to wszystko, co robię, naturalnie wypływa gdzieś tam ze mnie, z mojego serca. Fajnie przez ten czas, że tak powiem, ja to nazywam czas lokalny, kiedy jeszcze gdzieś tam nie było perspektywy kontraktu płytowego i tak dalej, to też mi się to wszystko podobało. Wydaje mi się, że gdzieś tam jakiś taki fundament się zbudował i dlatego, że właśnie wytrwale cały czas małymi krokami gdzieś tam dążę do celu. I taki fundament, z którego mam nadzieję nikt nie będzie mógł mnie już zrzucić. To proszę, opowiedz nam jeszcze właśnie o 2 września, czyli o twojej płycie. Czego możemy się spodziewać? Tak, premiera płyty przewidziana jest na 2 września. Teraz trwają takie prace, że tak powiem, okładka, wybór zdjęcia, grafika i tak dalej, i tak dalej. Czego możecie się spodziewać? No na pewno będzie to jedna wielka niespodzianka. Słuchacze Radia Olsztyn znają mnie też z różnych piosenek i muszę powiedzieć, że na mojej płycie tak naprawdę każda będzie chyba inna, bo tak jak mówiłam, słuchałam naprawdę wielu rodzajów muzyki i bardzo dużo gatunków też lubię, ale przez to, że to są moje między innymi kompozycje, melodie, to wszystko będzie gdzieś tam jakieś spójne, ale ja dobierałam materiał pod względem też koncertu, bo mam tak naprawdę materiał już i na drugą
drugą płytę. Mhm. Ale pomyślałam sobie, że tak, tak to wszystko ładnie dobiorę, żeby na koncercie był przekrój właśnie przez różne emocje, przez różne jakby stany, że można się i zasłuchać, i pośpiewać piosenkę, którą się zna z radia. Można też bardzo poszaleć, ale też się zamyśleć, wzruszyć. Także w ten sposób. To w takim może razie... tak niestandardowo trochę, ale zobaczymy. To w takim razie czekamy, mocno trzymamy kciuki, to już niebawem. Ja bardzo dziękuję tobie za przybycie tutaj do Olsztyna. Powiedz, czy teraz jesteś często w Szczytnie? Tak, jestem teraz bardzo często w Szczytnie. W ogóle ja jestem bardzo taką osobą rodzinną, bardzo ciągnie mnie tutaj do moich korzeni. Mam jeszcze babcię, dziadków blisko. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Odwiedzam ich bardzo na tyle, ile mogę, ale wiadomo, teraz są wakacje, wokół jeziora, ładujesz lasy. Tutaj akumulatory? Ładuję akumulatory i tak właśnie teraz muszę naładować najbardziej, bo premiera płyty. I, wiecie, i się zacznie. Tak jak to się mówi, jest dziecko pod postacią płyty i teraz dziecko sobie będzie musiało poradzić samo. My już zrobiliśmy wszystko, teraz ludzie ocenią. To trzymamy kciuki. Ja bardzo dziękuję tobie za spotkanie. Przypomnę państwu, oczywiście moimi państwa gościem była Katarzyna Staszka-Stasiak. Dziękuję. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Dziękuję.